PKP Nieruchomości zaczyna sprzedawać swoje mieszkania w Toruniu. Tak, kolejowe mieszkania. Oczywiście są przetargi. Na pierwszy rzut idzie kilka mieszkań. Jedno z mieszkań jest z ulicy, uwaga, Urzędniczej. Nie, niestety, to nie mieszkanie Magikalów. Ale lokal ma 35 metrów. Kuchnia, łazienka, przedpokój. Jakieś tam jeden czy dwa pokoje. Jest 35 metrów przynajmniej, nie? Wiadomo, jakie standardy panowały w budynkach kolejowych, nie? Centralnego nie było, trzeba polić w kaflokach, jak to było widać u Magikalów i tak dalej, i tak dalej. Mieszkanie jest całkowicie praktycznie do remontu, a PKP nieruchomości życzy sobie za to w przetargu 250 tysięcy złotych na start, nie? Czyli cena jeszcze może iść w górę. Ciekawe, kto to kupi.